wkrótce. Jeśli chodzi o znaczenie tej konstrukcji, to można przetłumaczyć to jako po, lecz nie jest to takie po jak w przypadku a to. Różnica polega na tym, że gdy używamy konstrukcji UE, to co w pierwszym zdaniu jest jakby warunkiem do drugiej części zdania, że najpierw musi być spełnione to, co w pierwszym zdaniu, żeby móc wykonać określoną czynność opisaną w zdaniu, czy w drugiej części zdania. Więc konstrukcja ta nie opisuje jakby stricte kolejności, tylko pokazuje jakby warunek, że najpierw to jest zrobione, dopiero później tutaj będzie określona czynność. Myślę, że najlepiej to pokazać na zdaniach przykładowych, więc zacznijmy od pierwszego. 真剣に考えた上で大学を選びます. Czyli jakby po uprzednim, poważnym zastanowieniu się wybiorę uczelnię, do której będę chciał iść. Czyli najpierw musi właśnie zajść to zastanowienie się, a dopiero później określona czynność, która w tym przypadku jest wybór uczelni. I tak jak widać, czasownik tutaj jest w formie przeszłej. I teraz spójrzmy na drugie zdanie. Mogisken no kekka o kakoin no ue, honisken no ukeru ka douka kimemasu. Czyli po uprzednim jakby sprawdzeniu wyników z egzaminu próbnego, mogisken to jest taki egzamin próbny, dopiero zdecyduję, czy podejść do takiego prawdziwego egzaminu. I tak widzimy, jeśli jest to jakby rzeczownik, to dodatkowo musi być partykuła no, więc kakonin no ue, czyli dopiero po tym, jak sprawdzę, jak się upewnię. I trzecie, naio goran ni natta ue de kono channelu o touroku shite kudasai. Czyli po uprzednim sprawdzeniu, obejrzeniu zawartości, zasubskrybujcie ten kanał. Taka autoreklama. I tak jak widać, tutaj goran ni natta, znowu w czasie przeszłym, ue de, czyli jakby właśnie po obejrzeniu. I dalej jest druga część zdania, czyli jeżeli ta pierwsza część zdania zostanie spełniona, to dopiero druga może być wykonana. Dopiero po tym, jak się obejrzy w tym przypadku. I wróćmy do naszego.